Masa, siła, potęga. Oto największe zwierzę lądowe. Gigant, który jest w stanie powalić potężne nawet drzewo siłą własnych mięśni. Słonie swoją aktywnością przyczyniają się do kształtowania krajobrazu. Drzewa bardzo często padają ich ofiarami, skutkiem czego w lasach powstają prześwity, a sawanna miejscami zamienia się w step. Robią to, by dobrać się do świeżych liści, gałązek i kory. Dewastacja przyrody? Tylko z pozoru. Słonie wraz z pożywieniem pochłaniają masę nasion. Przenoszą je w odległe miejsca i rozrzucają obficie wraz z odchodami, zapewniając przy tym pakiet nawozu. Co w jednym miejscu zniszczą, w innym posieją. I tak to się kręci od pradziejów. Słoń to największy ogrodnik świata.